witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Cieszę się, że Państwo podzieliście na nasze zaproszenie. Aura dzisiaj nam dopisuje i myślę, że to jest taki szczęśliwy prognostyk dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, że ta kampania, która będzie się toczyła, jej efekty będą dla nas również szczęśliwe. Dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy poświęcić prezentacji kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego z powiatu tureckiego, jak również poruszyć kilka istotnych kwestii, myślę, że istotnych dla społeczności lokalnej. Ale tak jak powiedziałem, głównym dzisiaj naszym celem jest prezentacja kandydatów, kandydatek, ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe również ma postawić na kobiety i te kobiety na tych naszych listach są. Nie tylko na naszych listach, jak również widzimy, że są w naszych radach. Ja tak żartobliwie powiem, że Polskie Stronnictwo Ludowe, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie tureckim to jest klub, w którym 75% stanowią kobiety. Także wszelkie stereotypy o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe to tylko mężczyźni, tutaj tym właśnie ucinamy. Pierwszą dobrą informacją, którą byśmy chcieli przekazać, to oczywiście jest informacja z dnia wczorajszego. Polskie Stronnictwo Ludowe numer 1, lista numer 1 i to jest kolejna informacja, która nas bardzo cieszy. Myślę, że jeżeli w takim tempie te szczęśliwe informacje będą się pojawiały, to jesteśmy przekonani, że wkrótce w ławach poselskich zasiądzie poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego i liczymy, że to będzie poseł właśnie z powiatu tureckiego. Najlepszych kandydatów, których mieliśmy, na tej liście Państwo odnajdziecie. I tutaj zaczynając od numeru 2 na liście, pani dr Anna Majda. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. Pani doktor znany lekarz, znany społecznik, a również samorządowiec, ponieważ zdobywała doświadczenie jako radna sejmiku województwa wielkopolskiego i bardzo piastując znamienite funkcje, bo przewodniczącej Komisji Zdrowia. Więc to jest bardzo dobra kandydatura. Liczymy, że powalczy o mandat i bardzo, bardzo jest to realne, że ten mandat będzie właśnie sprawowała w przyszłości. Ale oczywiście nie tylko pani Anna Majda na liście. Drugą kandydatką na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego jest pani Barbara Zielińska. Również znana tutaj w środowisku lokalnym, znany społecznik, kierownik GOPS-u w Grudzewie. Również radna powiatowa i ciekawostka, radna, która w poprzedniej kadencji również była przewodniczącą Komisji Zdrowia, tylko komisji w Radzie Powiatu Tureckiego. Także jak Państwo widzicie, stawiamy tutaj na zdrowie, a do tego, żeby to zdrowie naszych mieszkańców było właściwie zaopatrzone, no tutaj muszą być oczywiście właściwe osoby na odpowiednich stanowiskach. I również osoby, które będą reprezentowały nas w Sejmie i stanowiły prawo, które będzie przyjazne dla mieszkańców, przyjazne dla służby zdrowia. Jest to jeden z głównych wątków, którymi tutaj dzisiaj z Państwem będziemy chcieli się podzielić w naszym spotkaniu. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią centrową. Nie skręcamy zbytnio na lewo, nie skręcamy zbytnio na prawo. Staramy się tutaj być tradycyjni w swoich poglądach, można czasami powiedzieć nawet może i konserwatywni, ale Polskie Stronnictwo Ludowe to partia dialogu. My nie szukamy wojny, nie szukamy zwady, staramy się wypracowywać rozwiązania i szukać najlepszych rozwiązań problemów istniejących, nie na zasadzie kłótni, jednakże na zasadzie podpowiedzi i takiego właśnie współpracy nad tymi problemami. I to, co nam przyświeca, chcemy zaprezentować również mieszkańcom, czyli ten dobry program Polskiego Stronnictwa Ludowego, który między innymi w tym tygodniu również prezentował prezes Kosiniak-Kamysz na spotkaniu w Koninie, gdzie była ta prezentacja pełnej listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast no, nie wypadało nam wychodzić przed pana prezesa tutaj. Teraz dzisiaj jest na nas kolej, w tym samym tygodniu prezentujemy nasze kandydatki. I myślę, że to będzie ciekawa propozycja. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, te wybory będą o tym, jaka jest pozycja Polski na świecie, o tym, jaka jest godność każdego z nas i czy ludzie pracy będą docenieni.
racji mojego zawodu, moim głównym obszarem zainteresowania i działalności jest ochrona zdrowia. Myślę, że w dniu dzisiejszym skupię się na tym ważnym, jak dla mnie najważniejszym tematem. Obecnie środki publiczne przeznaczane na ochronę zdrowia są jedne z najniższych w Europie. Za nami jest tylko Cypr, Litwa i Łotwa. Daleko odbiegamy od średniej europejskiej, nie mówiąc już o dążeniu do tych, żeby być bliżej tych najbogatszych państw. Brak środków publicznych na ochronę zdrowia skutkuje niską jakością i brakiem dofinansowania, między innymi przykładem jest taki nasz szpital powiatowy, ale nie tylko. Rosnące lawinowo zadłużenie szpitali powiatowym może skutkować likwidacją tych szpitali i z tym należy się zmierzyć w jak najbliższej przyszłości. Może już tutaj przykładów kilka przytoczę. Rośnie lawinowo liczba zgonów na raka piersi, gdzie w Europie ta liczba zgonów maleje. Jakość profilaktyki, środki pieniężne przekazywane na profilaktykę onkologiczną, kardiologiczną, profilaktykę dziecięcą są zatrważająco niskie i nawet nie zbliżamy się do średniej europejskiej. Nie mówiąc tu już aspiracji do tych najbogatszych krajów. Liczba osób, które umierają na choroby układu krążenia wzrasta. Długość życia po raz pierwszy od wielu lat skraca się. Może tutaj trochę Państwa straszę i tak dramatycznie to przedstawiam, ale no niestety taka jest jakość obecnie systemu opieki zdrowotnej, że obecnie wieloletnie zaniedbania spowodowały taką dramatyczną sytuację, jaka jest teraz. W moim odczuciu, jeżeli reforma systemu opieki zdrowotnej nie zacznie się natychmiast we współpracy wszystkich partii, bo jedna partia rządząca bez dialogu, bez konsultacji z wszystkimi środowiskami nie wypracuje prawidłowego programu i również wizji na najbliższe 5, 10, 15 lat. Bo walczymy tu nie o rok, o dwa, tylko o to, co będzie za 10 czy 15 lat. Dlatego jestem za znacznym zwiększeniem środków, ja i również PSL, tutaj reprezentuję PSL, środków przyrostu krajowego brutto na wydatki w ochronie zdrowia do 6,5% PKB. Pragnę tutaj zauważyć, że sąsiadujący Czechy mają w tej chwili 7,4%, więc to odzwierciedla nam, jak daleko nam jeszcze do bliskich sąsiadów, tutaj, który jest dobrym przykładem długoletnich przemian, które trwały, ale osiągnął system czeski. Wygląda tak, że tam nie ma kolejek i nie ma prywatnej ochrony zdrowia. Wszyscy Państwo wiedzą, jakie są kolejki do specjalisty. Do endokrynologa 24 miesiące, do kardiologa dziecięcego 12 miesięcy. Średnia czekania pacjentów w kolejkach nie skraca się, a wydłuża. Reforma partii rządzącej, czyli sieć szpitali, nie poprawiła tego stanu, a w wielu przypadkach spowodowała coraz większe problemy finansowe. Problemy szpitali wynikają również właśnie z braku dofinansowania, czyli z narzuconych ustawowo wynagrodzeń i co za tym nie idzie zwiększenie wydatków z pieniędzy publicznych. Dlatego moim priorytetem jest
zwrócenie uwagi na to, co jest w tej chwili najważniejsze. Czyli ratowanie, bo to już nie można powiedzieć, że reformę, tylko ratowanie natychmiastową polskiego obywatela, bo obywatel polski zdrowy to ten, który przynosi, pracuje na dobro również nas wspólnych. Gdy państwo czy obywatele będą chorzy, to nie będzie, będą chorzy, będą na zwolnieniach, rentach, nie będzie miał kto pracować na między innymi na wydatki socjalne, które mamy. Ja myślę, że to, co pani doktor powiedziała, jest bardzo istotne. Doktor lepiej ma o tym wiedzieć niż lekarz, który na co dzień pracuje w służbie zdrowia, który na co dzień się spotyka z pacjentami. Dlatego tutaj głos naszej kandydatki, pani doktor Majdy, jest bardzo istotny. Będziemy wspierać ją tutaj w tych działaniach, ale myślę, że ze skromności pani tutaj doktor nie wypada, ale to może ja powiem, że tutaj nas też ujęła deklaracja pani Anny Majdy o tym, że nie zamierza rezygnować z pracy jako lekarz. Wiemy, że lekarzy jest zbyt mało i byłby to wielka strata dla naszej lokalnej społeczności. Dlatego się cieszymy, że pani doktor zamierza nadal tutaj pracować dla dobra naszego społeczeństwa, a w momencie objęcia mandatu zamierza ten mandat sprawować społecznie, czyli bez pobierania wynagrodzenia z budżetu państwa, pracując społecznie na rzecz właśnie naszego kraju, a swoją siłę, wiedzę i umiejętności spożytkować dalej właśnie dla naszych mieszkańców, że będzie nam dalej pomagać swoim doświadczeniem i dobrym właśnie pomysłem, jak tą naszą lokalną służbę zdrowia przynajmniej powinniśmy kształtować. Szanowni Państwo, kończąc tutaj dzisiejsze nasze spotkanie, jeszcze raz podkreślę. Nasz pomysł Polskiego Stronnictwa Ludowego na poprawę sytuacji w służbie zdrowia to jest właśnie zwiększenie nakładów nawet do poziomu 6,8. To nawet tam 6,8 PKB nakładów na służbę zdrowia, przy jednoczesnym pomyśle nawet przesunięcia tych 2% ze składki rentowej właśnie na tą składkę zdrowotną. W opinii tutaj naszych ekspertów, również w tej opinii prezesa Kosiniaka-Kamysza, którą nam prezentował, uważamy, że to jest dobra propozycja i nasi kandydaci będą również o niej mówili, a my zachęcamy Państwa do głosowania na naszych kandydatów z Polskiego Stronnictwa Ludowego na liście numer 1. Szczęśliwej dla nas liście numer 1. Dziękujemy bardzo Państwu za dzisiejsze spotkanie.